No i witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, w którym otworzymy sobie już czwarty prezent. Słuchajcie, na sam początek macie 5 sekund na zostawienie łapki w górę, bo jeśli nie zostawicie łapeczki w górę, będziecie musieli iść do szkoły w poniedziałek. No i jak już wiecie, rozdaję wam minty aksy na każdym odcinku teraz. Dzisiaj jest to samo, ale będzie to w takiej formie, że wybiorę spośród komentarzy, także napisz w komentarzu swój nick. Oczywiście wpisz kod Evela do sklepu, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem oczywiście. No i o łapeczce w górę już mówiłem. No i jak widzicie, mam jeden prezent do odebrania, ale zanim odbierzemy sobie prezent, pokażę wam film, o którym totalnie zapomniałem. Słuchajcie, ten film ma około 4 miesiące i cofamy się w czasie na starą mapę i robimy challenge Koła Fortuny. Będzie mega kozacki odcinek. No i tam nie zwracajcie uwagi na to czasem, jak ja gadam głupoty. Dzisiaj mam dla was challenge Fortnite i będziemy nagrywać teraz więcej challenge, ale związanych z Kołem Fortuny. Także jeśli macie jakieś pomysły, jak wykorzystać Koło Fortuny do challenge, napiszcie w komentarzu. Najlepszy pomysł po prostu wykorzystam w kolejnym filmie. No i sprawdźmy sobie, ile łapek robiły challenge wcześniej. Mieliśmy losowy balon challenge, tylko złote itemy. Sprawdźmy, ile to miało. To miało około 5,5 tysiąca łapek, 6,5 tysiąca łapek, 5 tysięcy łapek. Także słuchajcie, zróbmy tak, wbijmy 10 tysięcy łapek pod tym odcinkiem. No póki co, póki nie mamy kilka rodzajów broni, to będziemy sobie po prostu grać z pierwszej broni. Później jak będziemy mieli wszystkie rodzaje, będziemy losować. Okej, tak zróbmy. Oj, on ma shotguna. Nie, nie ma. Dobra, mamy go. Dobra, mamy już złotą i mamy szarą. Lecimy sobie od razu. Bierzemy tą złotą broń. Mogłem jeszcze coś zrobić. I wylosujmy sobie teraz pomiędzy szarą a złotą, czy coś wyleci. Czym muszę zabić? Mamy dwa rodzaje. Dobra, czy wyleci szara? Szara, dobra, czyli z M-ki mamy zabić gościa. No nie. Come on. Co? Zabili mi go. Dobra, mamy killa. Losujemy kolejną broń. No to może być ciekawy odcinek. Oby złota tym razem. Dobra, mamy fioletową. Fioletową broń. Czy my tu mamy jakieś bronie? Czy my tu mamy jakąś fioletową broń? Nie mamy, czyli zostajemy przy szarej na razie. Dobra, ktoś tutaj leci. Może się jeszcze uda w ogóle coś zrobić. Gdzieś tu słyszałem skrzynię. A pod ziemią! Pod ziemią, idziemy pod ziemię szybko. Dokujmy się tam w ogóle. Dobra, tu nie ma nic. Może jeszcze znajdę coś fioletowego. Czy znajdziemy coś fioletowego, czy raczej nie? Mamy poteczki. Mamy metal. Są zaraz nade mną, to jest najgorsze. Dobra, mamy niebieską broń. Dobra, to wylosujmy pomiędzy tymi. Losujemy na razie między tym, co mamy. Znowu niebieska. A nie, dobra, jest niebieska, mamy niebieską. Ktoś tu jeszcze schodzi. No, uwaga. Dobra. On mu się tam dobija. Dobra, mamy to. Tylko gdzie ta pułapka? Aha, dobra, pod spodem. Losujemy broń znowu, tak jak powiedziałem. Co to będzie za broń? Mamy fioletową już. Dobra, będzie to digiel właśnie. No co za gość. Najgorszy gracz, najgorszy gracz. Dobra,
Dobra, 75. No ile ty masz? Mam nadzieję, że go teraz nie zabiję. Dobra, mamy go. Czy mamy tu bandaży na tyle? Chyba nie mamy na tyle bandaży, żeby dojść do strefy. Ajajajajajajaj. No na pewno już nie dojdziemy. Chyba, że jeszcze znajdziemy coś. Dobra, mamy bandaże, słuchajcie, udało się. Mamy kolejne 5 bandaży. I trzeba broń wylosować, no nie? No dawaj, jedź. Dobra. Dobrze, że ten portal tutaj jest, bo jakby nie on, to byłoby kiepsko. Chociaż i tak ta strefa jest mega daleko. I trzeba wylosować, jaką bronią trzeba zabić. Mamy 3 do wyboru tylko. 3 bronie do wyboru. Jest to złota... O Jezu, zostawiłem! Ja go zostawiłem za te bandaże. Zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym. Czy my mamy tu coś złotego? No weźmy tą zieloną broń. Dobra, no to jak nie złote, to lecimy dalej. Gorzej, bo nadal nie mamy shotguna. Dobra, mamy niebieską, czyli SMG, czyli musimy na blisko podejść. Na bliziutko. Cholera, jeszcze on ma tak mało. Dobra, udało się. Udało się. Aha, nie. Udało mi się, lecimy dalej. Uff. Czy on miał shotguna? Co to będzie za broń kolejna? Dobra, broń niebieska znowu. Popasuje to wziąć. Niech ten zrzutnik zleci. O kurde, tak na widoku. No miejmy nadzieję, że nas nikt nie zabije. Dobra, jest dobrze. I w sumie tu jest... Niebieska pompa! I bierzemy ją. Niebieska pompka, dobra. I zielone SMG. Dobra, jest idealnie, jest idealnie. Zastanawiam się, czy tam nie podbić do niego, tylko to będzie ryzykowne, no nie? A chodźmy, spróbujmy. A i teraz na mnie będą. Dobra. Wow. Dobra, mamy to. Uff. Okej, okay, jaka broń? Huh. Dobra, złotego skara biorę od razu. Dobra, zielona broń. Najgorsze jest to, że tu został. To jakiś osioł. Dobra, teraz go trzymasz tylko. On ma malutko. Bardzo mało ma. Dobra, mamy go! Jest! Co dalej? Co dalej? Szara, dobra. To zróbmy sobie tak może.
Dobra, wejdziemy sobie troszeczkę. Kurczę, zabudowałem się i teraz mam gościa nad sobą. Ajajaj. Słuchajcie, no o trapach nie było mowy. O! To nice, czyli dalej szara broń. Gdzie ten ziomek? Gdzie my mamy tak... Ej, ale końcówka, co za końcówka w ogóle? Jak tak teraz wygląda... Bardziej mi się podoba ten Fortnite teraz, w sensie z tymi kółkami. Więcej osób zostaje jakby. Gdzie jest ziomek? Gdzie jest ten ziomek? Dobra, mamy, słuchajcie, za pierwszym razem challenge wykonany, 8 killi, ale powiem wam tak, spróbujcie sami, mega ciężko jest, ale powiem wam szczerze, że te ostatnie kółka są mega ciekawe, taki stary Fortnite się zrobił. No i oczywiście mam nadzieję, że podobał wam się ten challenge, no i przejdźmy sobie już dzisiaj do prezentu. Słuchajcie, będzie to prezent numer 4, w ogóle Epic Games zrobiło zmianę, że cały czas pokazują się zaproszenia. Nie wiem dlaczego, nie mogę tego wyłączyć, także nie bądźcie na mnie źli, a wiecie, że dodaję wszystkich wspierających, także w ogóle jak macie kodzik Gevela w sklepie, możecie mnie również zaprosić do znajomych, będę grał z wami strefy, nagrywał odcinki, wysyłał wam gifty, jak już wiecie. No i co? No i otwórzmy sobie ten prezent, w ogóle może nie ten prezent, może wybierzmy sobie prezent. Ostatnio był tak, czerwony, niebieski, czyli mamy tak, do wyboru dwa żółte, dwa takie i dwa takie. To weźmy sobie... Mogę ja wybrać? Największy, no, ten największy. Ten? No. Ten jest na sam koniec Gevela. Aha. No. No to, aha, to tam skin pewnie tak jest. To ten fioletowy, ten niższy fioletowy. Ten niższy... No to chodź ty otworzyć. No. Będzie Ewela, otwiera mi czwarty prezent. Ewelka już z nami tutaj jest. Słuchajcie, nie patrzcie na mój wygląd, bo pięknie Ewelka wygląda. Na basenie, dobra, ten, tak? Tak, tylko musisz głowę zniżyć, bo ci wycina. Ja cię przytrzymam. Potrząśniemy. No, potrząśnij. Co tam słyszysz? Ja słyszę kota. Słyszałem kota. Bambik tam jest? Mamy chyba kota, to Bambika. Dobra, czy... Nie. Naprawdę tam kota słyszysz? No. No, ale jaja. Jaja. Będzie kot. Uwaga, otwieramy. Dwa. Jak otworzysz kota, to sama będziesz mógł kuwetę wymieniać. Zbierak! No kusia, dziękuję. Jaki ładny. Trzymałem kciuki, no ja już za ten zbierak. Bo wyglądam jak zbierak. Dziękuję. Ej, zostawcie łapkę w górę dla Eweli. No i oczywiście pamiętajcie, że jak chcecie dostać ode mnie taki prezent, to dostajecie dzisiaj Minty Axa. Wystarczy, że zrobicie zadanie z opisu. Czytajcie i wpadajcie na odcinki, w których otwierałem wcześniejsze rzeczy. Także trzymajcie się, piąteczka.